Jest godzina 10:03. Poproszę wszystkich o zajmowanie miejsca, pana przewodniczącego również. Otwieram obrady 45. sesji Rady Powiatu w Częstochowie. Serdecznie witam wszystkich państwa zgromadzonych na dzisiejszych obradach. Szczególnie serdecznie witam gości, pana komendanta Komendy Miejskiej w Częstochowie, pana Dariusza Kidrzyna. Brawo. Pana Adama Drzymałę, naczelnika Wydziału Prewencji oraz panią Martę Kaczyńską, zastępcą naczelnika tegoż wydziału. Gorące brawa. Witam serdecznie wszystkich państwa, państwa radnych, panie i panów radnych, zarząd, pana starostę, pracowników starostwa. Chciałbym prosić państwa radnych o stwierdzenie prawomocności obrad, w związku z tym proszę o naciśnięcie ikony kworum. Ja nie mam, ja mam tam komputer. Dobrze? Ja jestem. Dobrze. Panie przewodniczący. Dobra. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że swoją obecność potwierdziło 23 radnych. W związku z powyższym nasze obrady są prawomocne. W punkcie trzecim przedstawię państwu porządek obrad. W formie elektronicznej państwo dostaliście w odpowiednim czasie ustawowym propozycję porządku obrad. Chciałem zapytać państwa, czy są jakieś poprawki ewentualnie uwagi do porządku. Pan starosta Jan Miarzyński, bardzo proszę. Słychać. Panie przewodniczący, w imieniu zarządu prosiłbym o wprowadzenie projektu uchwały w zmianie statutu powiatu częstochowskiego, może jako punkt 18, zmianę wprowadza się w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zatrudnienia członków zarządu powiatu. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać państwa, kto z państwa jest, czy są jeszcze jakieś propozycje odnośnie zmian w porządku obrad? Nie ma. W takim razie proszę o przegłosowanie tej propozycji pana starosty Jana. To jest projekt uchwały, który ma zmienić statut powiatu częstochowskiego i tutaj jest to druk numer 12 i propozycja, najpierw zapytam, czy państwo jesteście za tym, żeby wprowadzić te zmiany, ten punkt jako jeden z punktów porządku obrad. Proszę bardzo, proszę o głosowanie. Ja też jestem za. Dobrze. Co? Jestem za, nie mam komputera. Dobrze. Stwierdzam, że 20 osób zagłosowało za wprowadzeniem tej uchwały w punkcie, zaproponuję, żeby to było w punkcie 17. 3 osoby wstrzymały się. Stwierdzam, że wprowadzimy ten, po przegłosowaniu całości porządku obrad, ten punkt będzie wprowadzony w punkcie numer 18. Chciałem zapytać państwa, czy są jakieś uwagi jeszcze do tego porządku? Jeżeli nie, to uprzejmie proszę o przegłosowanie całego porządku razem z tą uchwałą w punkcie numer 18, a pozostałe będą miały numer 19, 20, 21, 22 i 23. Kto z państwa jest za przyjęciem tego porządku, proszę o głosowanie. Za. Proszę państwa, za przyjęciem tego ustalonego przez nas porządku obrad, dziękuję, głosowało 23 radnych, panie i panów radnych.
Panie radne, i dwie osoby nieobecne. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad w wersji przegłosowanej i zaproponowanej w formie elektronicznej. W punkcie czwartym mamy przyjąć protokół z obrad poprzedniej sesji. Tradycyjnie był on wystawiony w biurze Rady. Była okazja do zmian, ewentualnie zapoznania się i teraz proszę o ewentualne poprawki, zmiany do tego protokołu. Czy są takie? Nie widzę. Jeżeli nie ma, to poproszę o przegłosowanie tego porządku, tego protokołu, przepraszam. Mamy 23 osoby zagłosowały za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji. W punkcie piątym jest powołanie komisji uchwały i wniosków i tu tradycyjnie, może nie tradycyjnie, ale zaproponuję kolegę Jarugę do komisji uchwały i wniosków i kolegę Adama Wochala. Czy koledzy wyrażacie zgodę? I oczekuję propozycji. Pan przewodniczący Markowski, czy wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Mamy trzyosobową komisję uchwały i wniosków. Proszę o przegłosowanie tego składu. Jeszcze Gwida. Dobrze. 23 osoby zagłosowały za powołanie komisji uchwał wniosków w składzie, który zaproponowałem i koledzy wyrazili zgodę. Na dzisiejszej sesji musimy powołać również komisję skrutacyjną, która będzie liczyła głosy w czasie głosowania tajnego. I moja propozycja do składu tej komisji to będzie pan przewodniczący Dyner Grzesiu. Wyrażę zgodę? Dziękuję. I jeszcze pani doktor Bożena Lara, bardzo proszę. Wyraża zgodę? Tak. I oczekuję propozycji z sali. Pani radna Ela Łągiewka, czy wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. W takim razie mamy skład, propozycje. Uprzejmie proszę o przegłosowanie składu komisji. Wynik głosowania, 23 osoby za. Stwierdzam, że powołaliśmy komisję skrutacyjną w zaproponowanym przed chwilą składzie. W punkcie siódmym poproszę pana starostę Krzysztofa Smele o przedstawienie informacji działalności w okresie międzysesyjnym. Zapraszam panie starosto. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam wszystkich gości radnych i pracowników starostwa. Informacja ogólna dotycząca ważniejszych działań starosty częstochowskiego oraz zarządu. Na początek, dobrze. To na początek taka mała zaległość. Chcieliśmy paniom, tym, które wczoraj jakoś nie było okazji się spotkać. Także te, które wczoraj otrzymały taki skromny prezent od panów ze starostwa, to było wczoraj, a dzisiaj wręczymy tym paniom, które wczoraj nie dostały. Do pana przewodniczącego, proszę, zarząd, proszę, chodźcie.
No właśnie mówiłem, że te, co dostały wczoraj, są dzisiaj poszkodowane, ale wytrzymają. To słodkie, nie takie do końca musi być dobre. Szanowni Państwo, projekt uchwał Rady Powiatu zarząd podjął 10. Zatwierdzono aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, zatwierdzono plany dofinansowań zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury, turystyki oraz promocji współorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w roku 2023. Przyjęliśmy stanowisko w sprawie przyznania środków na wymianę oświetlenia zewnętrznego na terenie ODM Poczesna, Rudniki, Koniec Pol, czyli obwody drogowe. Przyznaliśmy... środki na wykonanie nasadzeń drzew. Rozpatrzyliśmy wniosek wójta gminy Janów dotyczący remontu nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 1093 w miejscowości Piasek. No próbujemy się jakoś dogadywać, ale my na razie, jeśli chodzi o drogi, no czekamy do kwietnia na wolne środki, a potem to zobaczymy, ile tego będzie, bo jak na razie nie jesteśmy w stanie podejmować żadnych decyzji. Informacja na temat zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Taką informację zarząd wysłuchał. Wysłuchał też informacji na temat konieczności zwiększenia zatrudnienia w sekcji do spraw osób niepełnosprawnych w PCPR-ze. No, będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić, bo to jest następne zatrudnienie, ale też nowe kompetencje. Informacje o sytuacji uchodźców z Ukrainy instytucjonalnie zakwaterowanych na terenie powiatu częstochowskiego. Taką informację zarząd wysłuchał. Przyjęliśmy plan dofinansowań form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023. Ustaliliśmy maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Zajęliśmy stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Złotym Potoku. Jest taka inicjatywa, ale wczoraj na zarządzie zarząd po długim rozważaniu nie podjął wiążącej decyzji. Boimy się, że nabory mogą się nie udać, ale temat nie jest zamknięty. Zajęliśmy stanowisko w sprawie wniosku burmistrza miasta i gminy Olsztyn dotyczący złożenia wniosku przez powiat częstochowski na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1065S na odcinku Sokole Góry Biskupice w ramach ogłoszonego naboru z Rządowego Funduszu Dróg, z Funduszu Rozwoju Dróg. No spróbujemy taki wniosek przygotować przy takim założeniu, że gmina 85%, my 15%. Innej opcji nie zakładamy, z powodów, które już wcześniej powiedziałem. Zobaczymy, co będzie przy wolnych środkach i pewnie w kwietniu się tym będziemy mocno zajmować, zresztą tak jak co roku. Zarząd przyjął ogółem 16 uchwał. W sprawach finansowych 5, zbycia nieruchomości w drodze zamiany. Jedna, likwidacja pojazdu usuniętego z drogi znajdującej się na terenie powiatu. Wydanie opinii dotyczących zaliczenia drogi położonej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn, do kategorii dróg gminnych. Zmiany uchwały Zarządu Powiatu Częstochowskiego w sprawie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowaniu sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków PFRON przekazanych powiatowi częstochowskiemu na realizację zadań w roku 2023. Przyjęliśmy sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2022 w zakresie pieczy zastępczej oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. Przyjęliśmy zmiany regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni. Przyjęliśmy uchwałę dotyczącą zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Podjęliśmy uchwałę w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Poczesnej.
jak również zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość powiatu częstochowskiego nabytą na rzecz Skarbu Państwa. Przyjęta została uchwała dotycząca uzgodnienia zawodów, w których kształci się w zespole szkół imieniem Władysława Szafera w Złotym Potoku. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szkolenia sportowego w roku 2023. I teraz mam tutaj sprawozdania z poszczególnych wydziałów. Wydział Edukacji, Sportu, Kultury, Promocji. Tu jest naprawdę bardzo dużo zadań podejmowanych. Z zakresu kultury, współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej, jak również pozostałych działań wynikających z kompetencji tegoż powiatu. Mówię tu o zdrowiu, promocji i tak dalej. Powiat kołomyjski albo zgłosił dzisiaj, albo zgłosił jutro cztery gminy, które chętne są do współpracy z gminami powiatu częstochowskiego. Taką ofertę pan przewodniczący tej ich rady, no nie wiem, ktoś mi to mówił chyba dziś albo jutro. Także jeśli państwo mają wpływ na to, co w gminach się dzieje i rozmawiacie z wójtami, burmistrzami, to swoimi kanałami mogą się również zainteresować, czy chcą z którymiś z tych gmin współpracować. Oczywiście my to na najbliższym spotkaniu z wójtami powiemy i takie spotkanie będzie 13 marca związane z przystąpieniem do Związku Transportowego Powiatowo-Gminnego, ale jakby tam była okazja do porozmawiania, bo to bardzo proszę. Wspomnę tutaj tylko o naszej imprezie takiej promocyjnej, wręczenie statuetek starosty częstochowskiego, która odbyła się 18 lutego. Sporo z państwa miało okazję w tym uczestniczyć. Myślę, że ci, co byli, nie nudzili się. Dobry program artystyczny, ale też bardzo fajna trójka artystów, tak to trzeba nazwać, z naszego powiatu, czyli Kinga Kipigrok z gminy Kłonnice oraz duet Maria Pietrzak i Jakub Wójcik z gminy Poczesna. No to są już takie eksportowe marki, gdzie można by ich pokazywać bez obawy, że coś nie wyjdzie i nikt by się nie zorientował, czy to są 12-letni, czy 13-letni. Śpiewają na poziomie już no, profesjonalnym. Zresztą to są talenty. Dobrze, żeśmy wpadli kiedyś na ten pomysł, żeby dawać naszym mieszkańcom szansę pokazania się w filharmonii, no bo jest to pewnie dla niektórych pierwsze i ostatnie. Życzymy im jak najlepiej, ale no wszyscy tam nie występują. Także cieszę się, że to nasze wydarzenie miało sporą oprawę. Pustych miejsc dla Ukrainy już nie było. Byli przedstawiciele. Rozmawiałem z nimi potem, dziękowali, że chociaż te trzy dni to mieli okazję spędzić nie patrząc w niebo, nie nasłuchując alarmów. Czy już, czy jeszcze, czy za chwilę. No, życzymy im, żeby się wszystko zakończyło szybko, ale chociaż dzisiaj tu słyszałem jakieś informacje, że Iwano-Frankowsk został zbombardowany, czyli coraz bliżej naszej granicy, tam gdzie żeśmy jeszcze nie tak dawno jeździli. No więc nasze oczekiwania, a rzeczywistość trochę się rozmijają, ale no, samo się to pewnie nie zakończy. Proszę państwa, ja mam tu bardzo duże sprawozdanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nie to, że nie chcę tego czytać, bo to jest bardzo ważne, co Powiatowe Centrum robi. Zmieniają się też zasady co roku, także ten materiał jest do wglądu. No, niektóre rzeczy się powtarzają, ale ja sobie to dzisiaj pominę, jak ktoś będzie uważał, że trzeba się zapoznać, to jest to w naszej dokumentacji. Powiem taką aktualną daną, że do dnia 7 marca w gminach przebywa 42 dzieci, które przybyły do Polski pod opieką
i nie potrzebowały w pieczy nie przebywały w pieczy zastępczej. Wsparcie dla tych dzieci świadczyły ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce pobytu. Do dnia 7 marca wpłynęło 160 postanowień Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz jedno postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie o ustanowieniu opiekunów tymczasowych dla 190 małoletnich obywateli Ukrainy. W tym 112 postanowień dotyczyło powiatu częstochowskiego dla 132 dzieci. 49 postanowień sądu dla 58 dzieci przekazano zgodnie z kompetencjami do właściwych samorządów. No i w zasadzie to jest wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła. Cyfry mówią wszystko. Nie wiem, czy to jest aż tak do końca zdiagnozowane. Zajmujemy się tymi, którzy wykazują zainteresowanie, albo uda się ich jakoś namierzyć. No ale to jest też ten wymiar wojny, który kraj taki jak my, no musimy przerobić. Musimy przerobić. I teraz Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. Proszę Państwa, tu wiele rzeczy się nie pojawiło nowych, a w zasadzie żadne. Ogłosiliśmy następny przetarg na odcinek drogi powiatowej w gminie Mykanów od Urzędu Gminy do węzła i jeszcze drożej niż poprzedni. I nie wiem, ja po prostu my nie mamy pomysłów, co z tym zrobić. Pieniędzy nie ma, żeby dołożyć. Na gminy nie ma co liczyć, że będą dokładać w milionach, tak jak to było kiedyś. Kilka gmin deklaruje wsparcie po kilkadziesiąt tysięcy, niektóre po 150, 200, 300, może 500, ale to i tak jakby w tej materii no nie jest w stanie, no nie znajdziemy 1,5 miliona na tą drogę. Pewnie spróbujemy odchudzić zakres, ale to trzeba pisać do ministra, czekać na odpowiedź. No i żeby się nie okazało, że z tych wielkich projektów być może zrobimy jezdnię, jak się uda, bo ceny miały trochę spadać, ale nie spadają. My posiadamy środki w kwocie 4200, najniższa oferta 5200, najdroższa 7440. W tym temacie powiem, że zmobilizowani ostatnią sesją po raz kolejny wystąpiliśmy do marszałka województwa o przyznanie środków na przebudowę drogi w Kościelcu. No odpowiedź była taka, jaką żeśmy to przewidywali. Zarząd województwa nie ma pieniędzy na dofinansowywanie dróg powiatowych i odpowiedź jest odmowna. Ktoś chyba pamięta tę sytuację z 2008 roku, że wtedy Urząd Marszałkowski posiadał takie pule. Wtedy kilka powiatów skorzystało, w tym powiat częstochowski, i ta droga w Kościelcu wtedy była przebudowywana. Na dzień dzisiejszy nie ma takich pieniędzy i to nieważne, kto wystąpi, czy wystąpi starosta. Ja wiedziałem, że tak będzie, no ale już mówię, żeby nie było zarzutu, że znowu nie wystąpili. No to jak dostanę tą odpowiedź, jaką gmina dostanie, no to jak gmina dostanie na swoje pismo, no to fajnie, no to pewnie jakieś święto zrobimy i życzę, żeby to ich pismo przyniosło skutek. No ale no skutek będzie taki jak nasz, no co tutaj dużo mówić. Nie ma takich pieniędzy w Urzędzie Marszałkowskim, żeby dofinansowywać drogi gminne czy powiatowe. Co nie oznacza, że nie będziemy podejmować dalszych starań, bo będziemy, o ile takie środki się pojawią, ale tu już się tak duża kolejka ustawia po następne środki, że ja prawie zawsze mówię, że nie zgłaszajmy już nowych pomysłów, bo do końca kadencji to my nie zrobimy tego, co w tej chwili mamy do zrobienia, co już jest. Nie zrobimy. Nie ma takich pieniędzy, żeby powiat częstochowski dostał i miał
zabezpieczony wkład własny, żeby zrealizować nasze pomysły. Już mi nawet nie jest przykro o tym mówić, mówię po prostu tak, jak to jest. A jak się pojawią nowe fundusze, to pewnie z nich skorzystamy i pewnie znakomitą większość przeznaczymy na budowę dróg. Ale na razie my takich, no nie widzimy takich sytuacji i te prognozy jakby nie są najciekawsze. I wiemy też dokładnie, że niektóre gminy, które do tej pory można było liczyć, że wysupłają 500 000, 1 000 000, niektóre 2, te czasy już minęły. Gminy są w takiej samej sytuacji albo w gorszej. No, no jest jak jest. Trzeba się poruszać w tym, co jesteśmy w stanie zrobić. I powiem, że po tej sesji wpłynęło też pismo z biura prawnego pani Smolińskiej, akurat zbieg okoliczności, żebyśmy odpowiedzieli na te pytania w trybie dostępu do informacji publicznej. Myślę, że PZD to nie ma z tym problemu, bo co roku takie sprawozdania sporządzają i wiedzą dokładnie, które gminy, w jakich gminach, jakie odcinki dróg były remontowane. Odpowiedzieliście już, panie dyrektorze? Odpowiedzieliście. Także można zajrzeć na stronę internetową i zobaczyć, jakie to czynności przez powiat były dokonywane. Proszę państwa, nie ma takiej gminy w powiecie częstochowskim, która byłaby zadowolona, że wszystko zrobiła w zakresie dróg powiatowych, mimo że nawet dokładała bardzo duże pieniądze. Jest taka jedna gmina, której tutaj nie wspomnę, bo nawet nie wiem, czy na przyszły rok by coś dali, ale bardzo dużo tam się zrobiło i cały czas są oczekiwania i dają dużo pieniędzy. I pewnie w przyszłym roku dadzą, tylko że oni dadzą, bo mają przewidywalny dochód podatkowy, no i mogą sobie policzyć, ile będą mieli. No my takich szans nie mamy. My bardziej żyjemy z tego, co nam państwo przyzna, niż z tego, co sami wygospodarujemy, bo w dochodach własnych jesteśmy na potężnym minusie. To już jest w tej chwili ze 4 miliony złotych, które 2 lata temu jeszcze były, a teraz ich po prostu nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie starosto. W punkcie następnym mamy informację pana komendanta miejskiej policji w Częstochowie, pana inspektora Dariusza Kiedrzyna. Uprzejmie proszę o przedstawienie tej prezentacji i tej informacji. Panie starosto, panie przewodniczący, szanowni państwo, witam wszystkich serdecznie. Młodszy inspektor Dariusz Kiedrzyn, komendant miejski policji w Częstochowie. Jest ze mną również pan nadkomisarz Adam Drzymała, nowy naczelnik Wydziału Prewencji naszej komendy, i pani podkomisarz Marta Kaczyńska, zastępca naczelnika. Szanowni państwo, pozwolicie państwo, że w telegraficznym skrócie przedstawię informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim. Na koniec przedstawię kilka spraw, które realizowane były właśnie przez komisariaty gminne, które to obsługują teren naszego powiatu. Jeżeli chodzi o przestępstwa w 7 wybranych kategoriach, czyli kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem, bójka, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, łącznie takich przestępstw było, szanowni państwo, 316 w naszym powiecie. W ubiegłym roku 288 odnotowaliśmy wzrost przestępczości w tych szczególnie uciążliwych kategoriach. Tutaj największy wzrost Komisariat Policji Blachownia, Komisariat Policji Poczesna, Komisariat Policji Kłomnice. Głównie tutaj największe wzrosty odnotowaliśmy w kategorii kradzież. Kradzieże sklepowe tutaj dominują tak naprawdę, jeżeli chodzi o te przestępstwa, kradzieży paliwa z terenów budów dróg, z samochodów, również kradzieży z włamaniami do baków. No i ten wzrost również spowodowany jest tym, że
No, porównujemy się do roku, który był rokiem pandemicznym. Natomiast 109,7% rok do roku wzrost przestępczości nie jest to duża dynamika. Jeżeli chodzi o przestępczość ogółem, czyli wszystkie przestępstwa, jakie żeśmy odnotowali w powiecie, to mamy spadek tej przestępczości, 23 przestępstwa mniej. Spadki odnotowaliśmy w Koniecpolu, spadki odnotowaliśmy w Poczesnej, wzrosty Blachownia, Kłomnice i Olsztyn. Efektywność naszych działań policjantów z komisariatów gminnych co do zatrzymań na gorącym uczynku, tutaj są wskazania procentowe. Policjanci lepiej pracowali w roku 2022, więcej zatrzymali sprawców na gorącym uczynku poza komisariatem policji w Olsztynie, gdzie odnotowaliśmy spadek. Podsumowanie obszaru prewencyjnego. Pozwólcie Państwo, że tą tabelę pominę. To są nasze mierniki, szczegółowe, procentowe wyliczenia, które tak naprawdę nie będą Państwu nic mówiły. Przejdźmy do kolejnej tabeli. To jest liczba zdarzeń drogowych i ma się ona następująco. Odnotowaliśmy zdarzeń na drogach w roku 2021 1675, 1183 w 2022. Jest to znaczny spadek zdarzeń. Wypadków mieliśmy 114 w 2021, w 2022 wypadków 86. Liczba zabitych to 12 w roku 2021, 10 w 2022, 153 osoby ranne, 104 osoby ranne w 2022 i kolizji 1561 do 1097. Wszędzie odnotowujemy spadki. Tutaj przyczyną tych spadków to głównie remonty naszych tutaj głównych dróg, DK91 i innych. I jeżeli zobaczymy sobie na przykład powód tych spadków, to na przykład możemy zobaczyć na Kłomnicę 141 do 80, ale na przykład też Mstów 141 do 86, no i na przykład Mykanów 324 zdarzenia w 2021 roku do 146 w roku 2022. Bezpieczeństwo na drogach to kluczowy obszar w działalności naszej policji, zwłaszcza bezpieczeństwo pieszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego. I zdarzenia z udziałem pieszych wyglądają w ten sposób, że liczba wypadków to 14, liczba zabitych 4, liczba rannych 10, liczba kolizji z udziałem pieszych 19. Głównie te zdarzenia to zdarzenia na przejściach dla pieszych, w okolicach przejść dla pieszych i tutaj są podejmowane przez nas mocne działania z udziałem policjantów umundurowanych, nieumundurowanych, ruchu drogowego, dzielnicowych. Używamy dronów, używamy tutaj naszych technicznych środków, żeby sprawdzić, czy policjanci na kierowcy i również piesi na przejściach dla pieszych zachowują należyte środki ostrożności, czyli ustępują pieszym pierwszeństwa, nie wyprzedzają przed przejściami dla pieszych, nawet wtedy, jak nie ma na przejściu pieszego, i nie omijają samochodu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa dla pieszych. No niewątpliwie na spadki również zdarzeń drogowych ma wpływ zwiększony taryfikator mandatów, który to spowodował, jak dobrze Państwo zdążyli się zorientować, że nasi użytkownicy dróg jeżdżą zdecydowanie wolniej i ostrożniej. I teraz tak, ilość ujawnionych sprawców przestępstw, artykuł 178a, to jest nietrzeźwi kierujący samochodem, i artykuł 87 paragraf 1, to jest nietrzeźwi kierujący rowerami. Blachownia 40 nietrzeźwych kierujących pojazdami, 6 kierujących rowerami. Kłomnice 80 osób nietrzeźwych kierujących samochodami, 13 rowerami. Koniecpol 20 nietrzeźwych samochodami, 3 do 6 rowerami. No i Poczesna 33 i 10 rowerów. I Olsztyn 23, 1 nietrzeźwy rowerzysta. Ogółem to jest 196 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, samochodami, motorowerami i motocyklami zatrzymali policjanci z komisariatów gminnych, 36 nietrzeźwych rowerzystów.
Krajowa Mapa Zagrożeń to aplikacja, do korzystania z której wszystkich Państwa serdecznie zachęcam. Jest to aplikacja, która jest możliwa do ściągnięcia na każdy smartfon. Tam można zalogować się i na mapie zaznaczyć zagrożenie, które to według Państwa jest w obszarze Waszego miejsca zamieszkania. I są to różnego rodzaju zagrożenia, które zgodnie z katalogiem, które za chwilę pokażę, ale można na tą aplikację wejść, to zagrożenie zgłosić, że ktoś, nie wiem, zaśmieca, spożywa alkohol w miejscu niedozwolonym, przekracza prędkość. Policjanci są zobowiązani w ciągu 7 dni sprawdzić to, czy to zagrożenie istnieje, czy też nie, zweryfikować i podjąć konkretną decyzję, czy działamy, czy to jest wyeliminowane, czy na przykład trzeba przekazać to do innej instytucji w postaci innej instytucji, na przykład jeżeli chodzi tutaj o infrastrukturę drogową, żeby ta instytucja zajęła się tym problemem. Nie trzeba nigdzie dzwonić, nie trzeba z nikim się kontaktować, wystarczy ściągnąć taką aplikację i do korzystania z tej aplikacji serdecznie Państwa wszystkich zachęcam. Jest to naprawdę pomocne. No i właśnie tak to wygląda. To jest przekroczenie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, poruszanie się kładami po drogach leśnych, niewłaściwa infrastruktura drogowa. Tak wyglądają te zgłoszenia Krajowej Mapy Zagrożeń we wszystkich komisariatach. W Blachowni 170 takich zgłoszeń, 523 zgłoszenia Kłomnice, 185 zgłoszeń Koniecpol, 150 zgłoszeń Poczesna, 246 zgłoszeń Olsztyn. No i tutaj są poszczególne cyfry co do zgłoszeń w konkretnych obszarach, czy to przekroczenia prędkości, czy spożywanie alkoholu, czy infrastruktura, dzikie wysypiska śmieci, no różne tutaj są zagrożenia w zależności od gmin. Szanowni Państwo, ważniejsze sprawy, które były realizowane przez gminne komisariaty, to w styczniu 2022 roku komisariat Policji w Poczesnej. Zatrzymali policjanci 38-latka, który w październiku 2018 roku kradł paliwo na stacjach paliw na terenie województwa śląskiego. Łącznie dokonał 65 kradzieży na kwotę blisko 20 tysięcy złotych. Gdy po raz kolejny przyjechał zatankować do Romanowa, został zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów. Kilka miesięcy trwało zbieranie informacji o dotychczasowych kradzieżach, ponieważ te kradzieże były dokonane na terenie całej Polski. Tutaj policjanci mocno się zaangażowali w tą pracę. Ustalili, że 38-letni mieszkaniec Wieża dokonał łącznie 65 kradzieży na stacjach paliw w Pyrzowicach, Czeladzi, Tarnowskich Górach, Dąbrowie, Koziegłowach, Będzinie, Miasteczku, Poczesnej. Pod koniec stycznia usłyszał zarzuty za wszystkie te przestępstwa. Koniecpol. W listopadzie policjanci prowadzili postępowanie dotyczące kradzieży samochodu ciężarowego. I to nie zawsze jest tak, że gdy przychodzi się na policję i zgłasza się kradzież pojazdu, której to nie było, to zawsze się uda. I to jest właśnie taki przykład. Policjanci przesłuchując tego człowieka pokrzywdzonego, nabrali podejrzeń, że nie mówi on do końca prawdy i w wyniku działań zweryfikowali zgłoszenie i taki samochód został odzyskany w jednym zakładzie mechanicznym. Został on częściowo już rozebrany. Zostały przedstawione zgłaszającemu zarzuty składania fałszywych zeznań. To są trudne przestępstwa, trudne do udowodnienia, dlatego o tym tutaj wspominam, ponieważ wymagają bardzo dużego doświadczenia policjantów, którzy pracują przy tych przestępstwach, a niejednokrotnie pokrzywdzeni, przyszli sprawcy są mocno przygotowani do takich zawiadomień i trudno jest im fakt popełnienia przestępstwa, wyłudzenia odszkodowania udowodnić. Z Kłomnic w czerwcu policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy w Teklinowie kradli miał węglowy z pociągu towarowego. Jeden z nich kierował niezarejestrowanym, nieubezpieczonym ciągnikiem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wszyscy usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi im kara 5 lat więzienia. Ustalenia kryminalnych doprowadziły ich do oddalonej o kilka kilometrów posesji, gdzie złodzieje zdążyli już wcześniej przewieźć, rozładować pół tony skradzionego miału, a przerwali preceder, gdy złodzieje wracali, by załadować na przyczepę kolejną partię usypanego węgla.
Kolejne zdarzenie to policjanci z Poczesnej zatrzymali 36-letniego mieszkańca, który dwukrotnie włamał się do tego samego domu w Zawadzie. Za pierwszym razem udało mu się wynieść łup o wartości kilku tysięcy złotych. 14 czerwca, gdy się włamywał, został zatrzymany przez patrol policji z Poczesnej. Jest to osoba, która już dokonywała tego przestępstwa w warunkach recydywy, karany wcześniej za tego przestępstwa i w więzieniu może spędzić kilkanaście lat. Nie muszę tu Państwu mówić, jak ważnym i uciążliwym społecznie dla wszystkich są przestępstwa kradzieży z włamaniem. Nikomu dobrze nie mieszka się w domu, w mieszkaniu, gdzie ktoś nam się wcześniej włamał. Jest to mało komfortowe. Dlatego naprawdę i w mieście, i na powiecie bardzo dużą uwagę przykładamy do tego, żeby sprawców włamań ustalać, zatrzymywać, nagłaśniać to potem, ażeby po pierwsze tych włamań nie było, ale po drugie, żeby naszym mieszkańcom miasta, powiatu po prostu żyło się lepiej, wygodniej i bez tej świadomości, że no, sprawca, który nam włamał się do mieszkania, pozostaje na wolności i może przestępstwo popełnić ponownie. W czerwcu policjanci z Kłomnic wspólnie z Wydziałem Kryminalnym zatrzymali 39-letniego mieszkańca gminy Rędziny, który dokonał kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów w powiecie częstochowskim. Kradzież rozbójnicza to jest kradzież w sklepie, następnie pobicie ochroniarza, czy też użycie siły wobec tego ochroniarza i oddalenie się ze skradzionym towarem. Policjanci z Kłomnic wspólnie z funkcjonariuszami naszej komendy częstochowskiej w wyniku wnikliwej pracy ustalili, kto jest sprawcą. Ta osoba była już karana za podobne przestępstwa. Po kilku godzinach czynności zatrzymali 39-latka w pobliskiej miejscowości. Okazało się, że samochód, którym jeździł, ukradł dwa dni wcześniej z prywatnej posesji. Wsiadł za kierownicę, posiadając trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem metamfetaminy. Kolejna sprawa to dzielnicowi z Blachowni. Zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który ukradł samochód zaparkowany przy cmentarzu w Konopiskach. To taka sprawa, samochód otwarty, pozostawione kluczyki w środku. Policjanci szybko ustalili, gdzie ten pojazd został porzucony, ustalili, kto tym pojazdem mógł podróżować. Skutecznie zatrzymali sprawcę i udowodnili mu ten czyn. Tu też przestępstwa, które są popełniane na tle nienawiści. Policjanci z Kłomnic zatrzymali 33-letniego mieszkańca powiatu częstochowskiego, który publicznie znieważył obywatela Bangladeszu na tle rasistowskim. W trakcie interwencji przez mundurowych 33-letni mieszkaniec z gminy Kłomnice kilka razy ubliżył zgłaszającego mu na tle rasistowskim, został zatrzymany, doprowadzony do policyjnego aresztu i zostały mu przedstawione zarzuty przestępstwa na tle przynależności narodowej i rasowej o charakterze chuligańskim i na wniosek prokuratora trafił do aresztu. I teraz policjanci z Blachowni. I teraz kolejna rzecz, poszukiwania, które są realizowane przez komisariaty gminne, komisariaty miejskie, Wydział Kryminalny naszej komendy z bardzo dużym zaangażowaniem, wnikliwością. Kiedy tylko mamy informację o zaginięciu z informacją taką, że jest zagrożenie życia, zdrowia, Z reguły w większości przypadków ogłaszone są alarm w danych jednostkach, żeby jak najwięcej osób do tych poszukiwań skierować. No i prowadzimy takie poszukiwania do skutku. Prowadzimy te poszukiwania wspólnie z strażą pożarną, ale w dużej mierze ze strażami, z ochotniczymi strażami pożarnymi. Ich zaangażowanie jest nie do przecenienia. Oni są zawsze, że tak powiem, na sygnał i tutaj wielkie podziękowania dla strażaków ochotników, którzy naprawdę bardzo pomagają nam w tych działaniach. Wykorzystujemy też specjalistyczne grupy, które działają na naszym terenie, wyspecjalizowane i dysponujące odpowiednim sprzętem do poszukiwań takich osób.
No i tutaj taki przykład, że policjanci z Blachowni i z Kłomnic odnaleźli zagubionych w lesie grzybiarzy 77-letniego mieszkańca gminy Blachownia, który zaginął w lesie i całkowicie się tam zagubił po ponad 2 godzinach poszukiwania tego człowieka, kontaktowania się z nim telefonicznie. Tu na szczęście była taka sytuacja, że ten człowiek odbierał telefon, był tam zasięg. Udało się nam do tego człowieka dotrzeć, no i tak naprawdę odnaleźć. Stan jego już był na tyle wycieńczony zdrowia, że no, gdyby nie te działania, różnie mogłoby to się skończyć. Na tym zakończył moje krótkie wystąpienie. Chciałem tutaj z tego miejsca serdecznie podziękować panu staroście za współpracę. Staroście, radnym za przekazanie środków finansowych na remont komisariatu policji w Blachowni, również tutaj no, wspólnie z burmistrzem Blachowni i z wójtem gminy Konopiska zebraliśmy 90 tysięcy złotych. Zobaczymy, bo sytuacja jest finansowa bardzo ciężka, jeszcze całkowicie inaczej było na początku tego roku, na początku tamtego roku, inaczej jest teraz, ale być może przy dołożeniu tutaj części funduszy z komendy wojewódzkiej uda nam się w części wyremontować komisariat policji w Blachowni, za co serdecznie dziękuję. Również tutaj przy wsparciu gmin podległych komisariatowi policji w Kłomnicach udało nam się zakupić samochód służbowy oznakowany. Ten samochód już służy, to jest nowe oznaczenie, ten samochód z nowym oznaczeniem. Również w tym roku gminy Poczesna, gminy Kłomnice zadeklarowały zakup kolejnych 2 samochodów. Zakup, współfinansowanie, tak, w zakupie, bo to jest 50 na 5, właściwie to jest 1/3 zakupu, 50 tysięcy, ale mamy deklarację, że te samochody zostaną zakupione, więc ten tabor się poszerza, to wszystko po to, by żyło się bezpieczniej mieszkańcom, by poprawić bezpieczeństwo, ale też po to, żeby nam, policjantom, pracowało się lepiej i wygodniej, i za to wsparcie serdecznie wszystkim państwu aż dziękuję, również przedstawicielom tychże gmin. To tyle, co miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Panie inspektorze, dziękuję za tą prezentację. Chciałem podziękować w imieniu własnym wszystkich radnych i wszystkich mieszkańców powiatu za to, że jesteście tak skuteczni w tym, co robicie, i że dbacie o nasze bezpieczeństwo. Natomiast mam pytanie swoje. Pytanie jest takie, jakie jest działanie policji, jeśli chodzi o przechodzących na przejściach z telefonami komórkowymi, którzy są okapturowani, którzy nie zwracają kompletnie na nic uwagę, idą i nie zwracają uwagi na nic. Jakie jest postępowanie? Bo tak z ciekawości pytam, bo to jako użytkownik drogi jest to po prostu nieprawdopodobna historia. Znaczy to jest problem, tak, problem przejść dla pieszych i zagrożenie na przejściach dla pieszych, to co mówiłem, co tutaj słusznie pan przewodniczący zauważył, to raz, że piesi, którzy zapatrzeni w telefony potrafią wtargnąć pod nadjeżdżający się samochód, a z drugiej strony to kierujący. Jeżeli byśmy zestawili, ile tych zdarzeń na przejściach jest z winy kierującego i z winy pieszego, to z winy kierującego znacznie, znacznie więcej. Rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które wchodzą i nie patrzą i na to przejście wchodzą w sposób nieostrożny, no mamy na to przepisy, możemy karać, natomiast no, trzeba im to udowodnić i trzeba namacalnie takiego człowieka ustalić. I tutaj sami państwo widzicie, ile mamy tych przejść dla pieszych. Niemniej jednak takie działania my prowadzimy, więcej tych działań jest w mieście, ponieważ tu jest ruch większy, i w mieście na przejściach dla pieszych w poszczególne dni tygodnia będą w konkretnych godzinach na powrocie mieszkańców z pracy, będą przy takich przejściach stali dzielnicowi, będą obserwowali i będą ujawniali takie właśnie przestępstwa. I zarówno przez wykroczenia
i zarówno popełniane przez tych, którzy wchodzą na przejście, jak również i tych, którzy wyprzedzają, omijają i nie zachowują bezpieczeństwa, kierując pojazdami, stwarzając zagrożenie dla tych uczestników dróg. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Chciałem zapytać Państwa, czy macie jeszcze jakieś pytania do Pana Inspektora? Jeżeli nie, to podziękujemy serdecznie. Jeszcze raz te podziękowania kieruję dla całej jednostki, dla wszystkich policjantów z naszego tutaj powiatu i miasta, dlatego że jesteście naprawdę skuteczni. A tę drobną uwagę to kieruję właśnie do działu prewencji, bo myślę, że to jest kwestia nagłośnienia i podkreślenia tego tematu, bo ci kierowcy, oni się starają. I pan inspektor był uprzejmy powiedzieć, że ilość tych zdarzeń się zdecydowanie zmniejsza. Natomiast to, co się na tych przejściach dzieje, naprawdę szkoda mi tych ludzi po prostu. Oni w momencie, bo to jest też taka psychologiczna historia, w momencie, kiedy ktoś rozmawia przez telefon, nawet jak ma głośno mówiący w samochodzie, on się wyłącza z tego, co się dzieje wkoło, prawda? A tym bardziej ten użytkownik telefonu. To są może drobne, ale moim zdaniem no, dla mnie istotne historie i ważne dla bezpieczeństwa wszystkich, prawda? Zgadza się i na to wpływa wiele czynników. Nasza praca, profilaktyka, ja myślę, że nasza praca policji, jakby tak ogólnie na ogół bezpieczeństwa na drogach, to tak przyjmuje się, że to jest 20%. Reszta to jest, słuchajcie, szanowni państwo, profilaktyka, to jest właściwa infrastruktura drogowa, właściwe doświetlenie przejść dla pieszych, właściwe drogi, właściwe oznaczenie tych przejść dla pieszych i to wszystko składa się na to bezpieczeństwo, więc no, jak wszyscy państwo widzicie, dużo, dużo pracy przed nami wszystkimi, przed policją tak. I przed wszystkimi, tak, żeby dziękuję poprawić. Za to, że państwo przyszliście do nas, że uczestniczycie też w pracach komisji, bo tak. Też przychodzi naszą komisję merytoryczną, także ta współpraca jest dobra od wielu, wielu lat, od kilkudziesięciu lat. Dziękuję, miło to słyszeć. Dziękuję serdecznie. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie przejdźmy do następnego punktu obrad, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka zarządu powiatu częstochowskiego. Bardzo ważny punkt. Ja tylko tutaj pożegnam się z... Dziękuję bardzo. Wracamy do obrad. Proszę Państwa, w związku z rezygnacją członka zarządu pana Henryka Kasiury z członkostwa w zarządzie powiatu, którą przyjęliśmy przez naszą radę na ostatniej sesji, pan starosta jest obowiązany zgłosić nową kandydaturę w ciągu jednego miesiąca od dnia jej przyjęcia. W związku z tym poproszę pana starostę o zgłoszenie kandydata na stanowisko członka zarządu powiatu częstochowskiego. Proszę bardzo. Dziękuję, będzie krótko. Ja na ostatniej sesji mówiłem, że nie będzie niespodzianek. No trudno sobie fundować niespodzianki w ostatnim roku kadencji w sytuacji, kiedy no trzeba kalkulować i trzeba przewidywać i no ogólnie być sprawnym urzędnikiem, no a w szczególności członkiem zarządu. Nie będzie tutaj też wielkich rekomendacji. Wszyscy znacie tę osobę. Proponuję na członka zarządu pana doktora Leonarda Smolarskiego, sprawdzonego urzędnika. Był już członkiem zarządu, do tej pory jest naczelnikiem wydziału. Pełni różne ważne funkcje społeczne. Może być przykładem naprawdę porządnego urzędnika, na którego warto postawić albo należy postawić w każdej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zapytam pana doktora Smolarskiego, Leonarda, czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu powiatu częstochowskiego? Dziękuję bardzo. Prosiłbym, panie doktorze, gdyby pan był uprzejmy, podejść tutaj do mównicy i przedstawić krótko swoją sylwetkę, swój życiorys w skrócie, chociaż wszyscy znamy pana bardzo dobrze, ponieważ jest pan bardzo aktywny, ale kilka zdań o sobie, to głównie dla tych, którzy oglądają nas w internecie. Bardzo proszę. Tak, merytorycznie, krótko. Bardzo serdecznie witam państwa.
No nie byłem przygotowany na taką okoliczność, w związku z tym prawdopodobnie tutaj bardzo krótko to zrobię, chociaż te najważniejsze takie elementy. Na wstępie chciałem podziękować panu staroście za zaufanie, za to, że dokonał takiego wyboru zarządowi i wszystkim państwu, z którym dotychczas współpracowaliśmy razem w różnych obszarach. No jest to dla mnie samo zgłoszenie, ja nie wiem jaki będzie wybór, ale chcę powiedzieć, że samo zgłoszenie tutaj jako kandydata już jest dla mnie dużym zaszczytem, bo to jest praca na rzecz powiatu, na rzecz gmin, na rzecz lokalnej społeczności poprzez państwa jako reprezentantów radnych powiatowych. Jest to wielki zaszczyt, ja byłem radnym powiatowym już, byłem radnym gminnym, pełniłem różnych wiele funkcji samorządowych i rządowych, natomiast praca w samorządzie no też wymaga takiego specyficznego podejścia, oddania i wielkiego zaangażowania. Ja tu jestem jakimś takim skromnym, drobnym ogniwem. Tu są wielcy samorządowcy wśród państwa, którzy działają w tym samorządzie praktycznie od początku. Ja tylko mogę skromnie powiedzieć, że po przebyciu jako odbyciu kadencji radnego gminnego, konkretnie w gminie Dąbrowa Zielona, no też kandydowałem do Rady Powiatu i byłem razem tutaj z niektórymi zacnymi kolegami. Budowaliśmy ten powiat w pierwszej kadencji, byłem radnym tegoż powiatu, z czego też niezmiernie jestem dumny. Natomiast tak się ułożyło, że później właściwie w czasie tej kadencji zostałem też powołany do pełnienia różnych innych funkcji w Warszawie. Byłem prezesem pełnomocnika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Budowałem tą agencję w całym województwie, to tutaj mamy oddział wojewódzki, też pracowałem w Śląskiej Izbie Rolniczej, pracowałem w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, podejmowałem wiele innych prac różnych społecznych i później podjąłem też prace naukowe, badawcze. Uczelnia też zaproponowała mi właśnie ten kierunek takiej realizacji. Ja to podjąłem, to też kosztowało praktycznie całą dekadę, bo jednak to też było wymagające, aczkolwiek nie żałuję tego, ponieważ jest to przydatne w pracy w różnych obszarach, ale jak podkreślam, praca w samorządzie jest pracą szczególną, specyficzną i całe to doświadczenie życiowe, które skromne oczywiście, które gdzieś tam przebiegało w tej mojej krótkiej historii, na pewno jest tutaj przydatne, a wiele się nauczyłem przez ten okres, ponieważ miałem tą przerwę w samorządzie kilkunastoletnią i trafiłem tutaj, jak państwo wiecie, 6 lat temu jako członek zarządu wspólnie z panem starostą Krzysztofem Smelą, który wtedy zostawał starostą, a ja członkiem zarządu, i wiele się tutaj nauczyłem od właśnie państwa, od samorządu i od wszystkich tych, którzy tutaj pracują i udzielają się. Ja bardzo cenię i szanuję wszystkich państwa, jak tu siedzicie na tej sali, radnych powiatowych, no oczywiście państwa naczelników to też, ale teraz mówię o samorządzie jako powiedzmy przedstawicielach tej społeczności powiatowej. Wykonujemy wspólnie, wykonujecie ważne, wielkie zadanie i chcę powiedzieć, że to naprawdę jest wielki zaszczyt dla mnie, że mogę tutaj jakąś cząstkę tutaj oddać i mogę tylko powiedzieć, że no będę się starał na miarę swoich możliwości też dalej działać tak jak dotychczas, a praktycznie nie będę już więcej tutaj opowiadał, bo znamy się, ja państwa wszystkich znam, wy mnie może też trochę znacie. Zawsze ta współpraca tutaj z wami się odbywała. Bardzo taka, no relacje były bardzo dobre, przyjazne z wszystkimi państwa, ja tutaj nie dzielimy, bo powiat, my sobie możemy dzielić na kluby, na koalicje, prawda, ale my pracujemy wszyscy dla mieszkańców powiatu i to jest wspaniałe. Panie przewodniczący, również panu przewodniczącemu, ta współpraca też odbywa się na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy w kontaktach z praktycznie no, z członkami zarządu. No i chciałem też podziękować państwu naczelnikom, którzy tutaj są wydziału, bo na co dzień te relacje się utrzymują. Chcę powiedzieć, że mogę to powiedzieć, ponieważ ocierałem się i o zagraniczne różne, powiedzmy, instytucje, o warszawskie, o krakowskie, bo już nie będę mówił, jakie tam mam, powiedzmy, wykształcenie inne. Natomiast chcę powiedzieć, że powiat częstochowski
wspólnie z Państwa tutaj, przy Państwa udziale, stoi na bardzo wysokim poziomie. Na bardzo wysokim poziomie, z czego możemy być bardzo dumni. I cieszę się i bardzo serdecznie dziękuję za to, że Państwo jesteście i jeżeli będziecie mieć takie życzenie, no to ja tutaj tą swoją osobę gdzieś tam, powiedzmy, postawię na miarę moich skromnych możliwości. Panie starosto, jeszcze raz dziękuję za zaufanie, za to, że pan starosta zaufał zarządowi, za dotychczasową współpracę i tak jak powiedziałem, będziemy dalej tutaj współpracować. Wszystkim tu na tej sali też, dziewczynom, no bo rzeczywiście jak już jestem przy głosie, to chcę podziękować, bo i nawet obsłudze, która jest naprawdę sprawna, ale to wszystko zaczyna się od zarządu, od rady, no bo rada jest najważniejszym ciałem, prawda? I te relacje są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, z czego możemy być wszyscy dumni. Bardzo, dziękuję bardzo. Przepraszam, że tak chaotycznie to powiedziałem, ale nie panie, byłem przygotowany. Panie doktorze, ja dodam od siebie. Jest pan człowiekiem skromnym, jest pan człowiekiem merytorycznym i ja myślę, że ten wybór będzie naprawdę godny i dobry dla naszego powiatu. Ja już jestem, jak mówię, podbudowany samym zgłoszeniem do kandydowania. Jaki będzie wybór? Zobaczymy. Rząd zrobi jak chce, a co z tego będzie, zobaczymy. Tak mówił Nikodem Dyzma. Dzięki bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Proszę Państwa, Rada Powiatu dokonuje wyboru członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Warunki głosowania tajnego zostały przygotowane. Mamy urnę, mamy parawan przygotowany, czyli te warunki spełniamy. I w tym momencie proszę komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy, czyli przygotowanie kart do głosowania, następnie wyjaśnienia sposobu głosowania i w związku z tym ogłoszę 5 minut przerwy. Dziękuję.
ukonstytuowała w ten sposób, że pani doktor Lara jest przewodniczącą i uprzejmie proszę o państwa radnych o zajmowanie miejsc, a pani przewodnicząca będzie uprzejma wyjaśnić sposób głosowania. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, członka zarządu wybieramy zwykłą większością w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Zasady głosowania na członka zarządu powiatu częstochowskiego są następujące. Komisja skrutacyjna bezpośrednio przed głosowaniem, czyli za chwilę, rozda karty do głosowania, odnotowując ten fakt na liście obecności. Radny oddaje głos, stawiając znak X w kratce przy nazwisku kandydata, oznaczający głos za lub przeciw. Postawienie znaku X w obu kratkach przy nazwisku kandydata lub brak takich znaków, wszelkie dopiski lub skreślenia na karcie powodują nieważność głosów. Członek zarządu powiatu zostaje wybrany zwykłą większością głosów za, radni wyczytywani z listy w porządku alfabetycznym przez członka komisji skrutacyjnej wrzucą do urny wypełnione karty do głosowania tajnego. Został również przygotowany parawan. Kto z Państwa chciałby skorzystać przy głosowaniu, będziemy wyczytywać w kolejności z listy Państwa radnych. Można za tym parawanem skreślić i wrzucić do urny. Zaczynamy głosowanie. Ja oddaję głos panu przewodniczącemu. Będzie wyczytywał państwa radnych. Rozdamy karty do głosowania. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Całusińska Urszula. Pan radny Chudzik Mieczysław. Dyner Grzegorz. Tu jestem. Pani radna Dziura Marianna. Pan radny Janowski Maciej. Pan radny Jaruga Adam. Pan radny Jelonek Gwidon. Pani radna Kapica Katarzyna. Pan radny Knysak Robert. Pani radna Kosielak Monika. Pan przewodniczący Kuba Andrzej. Pani radna Lara Bożena. Pani radna Łągiewka Elżbieta. Pani radna Maciążka Magdalena. Pan radny Markowski Adam. Pan starosta Mierzyński Jan. Może gadam. Palutek Ignacy. Pan starosta Smela Krzysztof. Pani radna Tekiela Joanna. Pani radna Tomza Danuta. Pani radna Wierzbińska Edyta. I pan radny Wochal Adam. Teraz będziemy czytać. Tak, tylko ja tu się zakreślę. No. Tak jest. Całusińska Urszula. Może się przesuniemy. Chudzik Mieczysław. Dyner Grzegorz.
Dziura Marianna, Janowski Maciej, Jaruga Adam, Jelonek Gwidon, Kapica Katarzyna, Knysak Robert, Kosielak Monika, Kuba Andrzej, Lara Bożena, Łągiewka Elżbieta, Maciążka Magdalena, Markowski Adam, Miażyński Jan, Morzyk Adam, Palutek Ignacy, Smyla Krzysztof, Tekiela Joanna, Tomca Danuta, Wierzbińska Edyta, Wochal Adam. Dziękujemy Państwu za oddanie głosów. Dziękuję bardzo. Teraz, ponieważ wszyscy już z Państwa zagłosowali, poproszę komisję skrutacyjną o przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania za chwilę. Ogłaszam 7 minut przerwy.
rotacyjnej z głosowania tajnego w sprawie wyboru członka zarządu powiatu częstochowskiego podczas sesji dzisiejszej w dniu 9 marca 2023 roku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Bożena Lara, członek Elżbieta Łągiewka, członek Grzegorz Dyner na podstawie wyników głosowania stwierdza. Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 23, imię i nazwisko zgłoszonego kandydata Leonard Smolarski, liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 23 radnych, liczba radnych biorących udział w głosowaniu 23 radnych, liczba głosów ważnych 19, liczba głosów nieważnych 4, kandydat otrzymał następującą ilość głosów. Kandydat dr Leonard Smolarski otrzymał 19 głosów za. Głosów przeciw nie było. Komisja stwierdza, że członkiem zarządu powiatu został wybrany pan dr Leonard Smolarski. Na tym protokół zakończono. Karty do głosowania w ilości 23 sztuk stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Panie doktorze, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na nowym zajmowanym stanowisku. Gratulujemy. Dziękuję bardzo komisji skrutacyjnej, ale ta procedura jeszcze trwa, ponieważ panie doktorze, za chwilę panu oddam głos, bo jeszcze nie zostało, że tak powiem, to wszystko do końca formalnie doprowadzone. Poproszę komisję uchwały i wniosku o przedstawienie uchwały w sprawie wyboru członka zarządu powiatu częstochowskiego i tu uwaga, która sankcjonuje wynik głosowania tajnego. To jest o tyle ważne, że nie musimy tej uchwały głosować. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Nie, słychać, słychać, tylko bliżej troszeczkę. No, powiedz coś. Okej, przepraszam bardzo. W sprawie wyboru członka zarządu powiatu częstochowskiego na podstawie artykułu 12 punkt 2, artykuł 26 ustęp 2 oraz artykuł 27 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1526 oraz paragraf 57 ustęp 2 i 6 statutu powiatu częstochowskiego stanowiącego załącznik do uchwały numer 28 łamane przez 206 przez 2001 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia statutu powiatu częstochowskiego. Rada Powiatu Częstochowskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza się wybór Leonarda Smolarskiego na stanowisko członka zarządu powiatu częstochowskiego. Paragraf drugi. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu sesji. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem jeszcze zapytać państwa, dziękuję bardzo, czy macie państwo jakieś propozycje, uwagi co do treści tej uchwały? Ewentualnie no jest możliwość wypowiedzenia się tutaj na temat właśnie podejmowanej uchwały. Jeżeli nie usłyszę chętnych, to proszę państwa, stwierdzam podjęcie wyżej wymienionej uchwały na podstawie wyników głosowania tajnego. Czyli nie musimy tego głosować, to jest uzgodnione z panią mecenas. Krótko mówiąc, w tym momencie właśnie po odczytaniu przeze mnie tej informacji, pan doktor Smolarski Leonard został członkiem zarządu i zapraszamy tutaj do stołu. Bardzo proszę, brawa, brawa. Zapraszam. Jest miejsce przygotowane, jak najbardziej. Czeka na pana doktora. Gratuluję jeszcze raz wyboru i po... Jest miejsce przygotowane, miejsce specjalnie dla pana doktora.
Częstochowski wspólnie razem prowadzili dalej. Panie doktorze, let's go to work. Zapraszam do pracy. Zapraszam, dziękuję, gratuluję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu obrad, a jest nim podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu częstochowskiego na lata 2023-2030. Materiał zawarty w druku numer 2. Zapytam Państwa, czy są uwagi do tego projektu uchwały, propozycje uzupełnienia. Jeżeli nie widzę, to uprzejmie proszę o przegłosowanie. Głosowanie jest ok. Poczekaj. Czekaj. Zgierzu, coś żeś nacisnęła. No to sobie powiedz, że tak. Poczekaj. No. To musisz inaczej głosować, wiesz? Dobra. Proszę Państwa, wynik głosowania 23 osoby za. Stwierdzam, że podjęliśmy uchwałę w brzmieniu przedstawionym przeze mnie, a zawartym w druku numer 2. W punkcie 11 mamy podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2023 rok i materiał zawarty w druku numer 3. Chciałem jeszcze poinformować wszystkich Państwa, którzy oglądają nas w internecie za pomocą łącz internetowych, że te wszystkie materiały, te wszystkie propozycje są zawarte w Biuletynie Informacji Publicznych, dlatego myślę, że tu w tym momencie, jeżeli będą pytania, proszę bardzo, ale nie ma potrzeby jakby cytowania tego wszystkiego, tego co jest w internecie. I zapraszam do dyskusji, jeżeli są jakieś głosy, to proszę, jeżeli nie, to uprzejmie proszę o głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Mamy wynik głosowania, 23 osoby są za przyjęciem tej uchwały. Stwierdzam, że Rada Powiatu w Częstochowie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2023 rok. W punkcie 12 mamy podjąć uchwałę w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat częstochowski. I tutaj mamy materiał zawarty w druku numer 4. Zapytam, czy są jakieś pytania. Propozycje nie ma. W takim razie uprzejmie proszę o przegłosowanie, o głosowanie, przepraszam. A kto z Państwa będzie chciał zagłosować za, przeciw lub wstrzymujący się, oczywiście jest taka możliwość. I wynik głosowania, 23 osoby zagłosowały za podjęciem uchwały w brzmieniu przedstawionym, w tytule przedstawionym przeze mnie i zawartym w druku numer 4. W punkcie 13 mamy podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2022 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Materiał zawarty w druku numer 5. Oczywiście ten materiał został gruntownie przedyskutowany na merytorycznych komisjach. Niemniej jednak zapytam, czy macie Państwo jakieś uwagi, propozycje do treści tej uchwały? Dziękuję serdecznie. Uprzejmie proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Pani radna Elżbieta, jeszcze mamy głos, ok. Proszę Państwa, 23 osoby zagłosowało za przyjęciem tej uchwały, której tytuł przedstawiłem i której treść jest zawarta w druku numer 5. W punkcie 14 mamy podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2022 rok. I tutaj materiał przygotowała pani dyrektor Buchajczuk, a on zawarty został w druku numer 6. I zapytam Państwa, czy jest jakieś, są głosy w dyskusji, propozycje zmian. Nie widzę, uprzejmie proszę o głosowanie nad tym projektem. Pyknij. Tak, takim ruchem. O, i super. Mamy jeszcze
Jednego głosu nie mamy, teraz jest. 23 osoby zagłosowały za przyjęciem projektu, za przyjęciem tej uchwały, którą przedstawiłem przed chwilą, a treść jego merytoryczna zawarta w druku nr 6 dzisiejszej sesji. W punkcie 15 mamy podjąć uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku i mamy też te materiały zawarte w druku nr 7. I uprzejmie proszę o dyskusję, jeżeli jest, a jeżeli nie ma, to zapraszam do głosowania. Uprzejmie proszę o głosowanie. Dziękuję. Mamy jeszcze jeden głos tutaj ewentualnie. Dobrze, czyli pani radna Elżbieta jest. Wszystko dobrze. 23 osoby zagłosowały za podjęciem tej uchwały, którą przedstawiłem przed chwilą, a treść zawarta była w druku nr 7. W punkcie 16 mamy podjąć uchwałę w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2022 rok. I tutaj materiał przygotowany przez merytoryczny wydział, przez panią naczelnik ujmę, druk nr 8. Oczywiście wszystko było szczegółowo dyskutowane na merytorycznych, w czasie obrad merytorycznych komisji. Są treści wszystkich tych projektów uchwał i uzasadnień w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapytam wszystkich państwa radnych, kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały, ale najpierw czy jest jakaś dyskusja? Nie. W takim razie zapraszam i proszę o głosowanie. Proszę bardzo, jeszcze ten komputer pani radnej Elżbiety jest za, ale mimo wszystko tutaj dobra. Dziękuję serdecznie. Jeszcze jeden głos, mianowicie pan przewodniczący Adam, jakby był uprzejmy, chyba że nie chce. O, dziękuję bardzo. 23 osoby zagłosowały za przyjęciem tej uchwały. Chodzi nam o, była to uchwała w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2022 rok. W punkcie 17 będzie uchwała w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim. I tu proszę państwa, mam ja taką możliwość prawną, żeby zaproponować personalnie te osoby. I mamy treść uchwały zawartej w druku nr 9. Tutaj są w paragrafie pierwszym tego projektu uchwały, tej uchwały jest, że deleguje się do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie dwóch radnych w osobach. Po pierwsze, pani radna Bożena Lara i pan radny Adam Morzyk, ale ja dla formalności zapytam, czy są jeszcze jakieś propozycje personalne do prac w tej komisji? Jeżeli nie ma, to dziękuję serdecznie i uprzejmie proszę o przegłosowanie, o zagłosowanie, przepraszam, o zagłosowanie tej uchwały. Dobrze. Jeszcze pani przewodnicząca. Dziękuję. 23 osoby zagłosowały za tą uchwałę w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim. Zgodnie z tym ustaleniem, które zrobiliśmy w czasie ustalania porządku obrad, w punkcie 18 mamy. Mamy momencik. Poczekaj. Tego nie ma w ogóle. W sprawie uchwała w sprawie zmian w statucie powiatu częstochowskiego. Była ona wyjaśniana. Uzasadnienie przedstawił pan starosta Miarzyński Jan. Chciałem zapytać państwa, czy są jakieś uwagi odnośnie projektu tej uchwały i w ogóle tej uchwały. Jeżeli nie ma, to uprzejmie proszę o głos. Proszę? Panie radny, no mamy tutaj druk nr 12. Ja go może przytoczę w takim razie. Jest on w systemie elektronicznym, ale dla porządku tutaj państwu przedstawię to materiał zawarty w druku nr 12. I tu są takie szczegółowe informacje odnośnie zmian w statucie, w paragrafie 57 statutu stanowiącego
przewodniczącego załącznik do uchwały nr 206 Rady Powiatu z 30 sierpnia 2001 w sprawie uchwalenia statutu powiatu. Otrzymuje on brzmienie. Pierwsze, zarząd powiatu jest organem wykonawczym. Dwa, w skład zarządu powiatu wchodzi 5 osób, starosta i jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3, wybrani w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku wyborów przez właściwy organ wyborczy, którzy są zatrudniani na podstawie stosunku pracy z wyboru. W punkcie 3 tego paragrafu mamy: Rada Powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. 4. Rada Powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków na wniosek zarządu, na wniosek starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. W punkcie 5 członkowie zarządu mogą być wybrani również spoza rady, składu rady. 6. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie samorządu gminy i województwa oraz zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. W punkcie 7 mamy: w związku z wykonywaną funkcją w zarządzie członek zarządu korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. I w punkcie 2, w paragrafie 2 tegoż dokumentu w sprawie zmian w statucie powiatu częstochowskiego, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Więc przedstawiłem Państwu tą uchwałę. Zapytam, czy Państwo macie jeszcze jakieś uwagi, propozycje do treści tej uchwały? Jeżeli nie ma, to uprzejmie proszę o głosowanie w sprawie tej uchwały. Proszę bardzo, mamy... Nie mamy dwóch głosów, ale są, okej. Okay. Proszę Państwa, 16 osób zagłosowało za, 7 osób wstrzymało się od głosowania. Przy 2 radnych nieobecnych stwierdzam, że Rada Powiatu Częstochowy przyjęła uchwałę w brzmieniu przedstawionym przeze mnie i wprowadzonym poprzednio jeszcze przy ustaleniu porządku obrad. W punkcie 19 kolejnym, ta kolejność się zmieniła od punktu 18, mamy informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków za 2022 rok z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym. I tutaj, jeżeli Państwo chcecie, to mamy oczywiście panią skarbnik, która to nam omówiła. Zapytam, czy jest takie życzenie radnych, żeby przedstawić ten punkt, tą informację? Czy opieramy się na tych informacjach, które są przesłane w formie elektronicznej do każdego z Państwa? Dobrze, w takim razie mamy tutaj tą informację, ona jest zawarta w druku numer 10. Stwierdzam, że ponieważ nie ma głosów tu w dyskusji, że przyjęliśmy tą informację. Następny punkt to jest informacja o wykonaniu zadania finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podobna sytuacja, to ten projekt i cała ta procedura została omówiona na w czasie obrad merytorycznych komisji. I zapytam Państwa, czy macie uwagi ewentualnie do tej informacji? Jeżeli nie ma, to stwierdzam, że Rada Powiatu Częstochowy przyjęła informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Proszę Państwa, w punkcie 21 jest informacja, o jest korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. I tu zaglądam do tejże informacji, ponieważ ten okres czasu był krótki, stąd w tej korespondencji jest niewiele. Pierwszy punkt to jest odpowiedzi na interpelacje radnych. Interpelacje i odpowiedzi na nie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznych. Projekty uchwał, informacje, sprawozdania będące przedmiotem mniejszych obrad oraz oferty szkoleń, zaproszenia, zawiadomienia o sesjach rad gmin, etc., etc. Czyli mamy ten punkt jakby zrealizowany. Przechodzimy do następnego punktu, numer 22. Wnioski i oświadczenia radnych oraz komunikaty. Zapytam Państwa, czy ktoś z Państwa chciałby tutaj zabrać głos w tym punkcie? Pan starosta Krzysztof Smela, zapraszam. No,
dwie informacje. Jedna osobowa, otóż chciałem Państwa poinformować, że w wyniku odejścia na emeryturę, osiągnięcia wieku emerytalnego przez pana naczelnika Mariana Stępnia, Marian poszedł na emeryturę. Trzeba było dokonać wyboru naczelnika. Naczelnikiem została pani Mirosława Góral. Pokaż się. Gratulujemy, gratulujemy. Myślę, że wszyscy panią Mirkę znają. Pani Mirka posiada wykształcenie geologiczne, które jakby jest też argumentem, ponieważ ustawy o samorządzie powiatowym, powiat każdy musi mieć takie stanowisko geologa powiatowego. Pan Marian też miał takie wykształcenie, udało się to połączyć. Pani Mirosława dodatkowo skończyła studia z zakresu administracji, więc taki wybór zapadł, mam nadzieję, że sobie poradzi. No, Marian też akceptował jakby ten wybór, także myślę, że tu większego problemu nie będzie. Pierwszy tydzień przepracowała, żyje, ma się dobrze. Teraz biega z góry na dół jeszcze szybciej niż wcześniej, ale to, no to nie wiem, czy tak musi być, ale no z sekretariatem się ciężko rozstać. No ale ważne miejsce, gratuluję, mam nadzieję, zresztą przekonany jestem, że sobie tam poradzisz dobrze. I jak tego nie mówiłem, to powiem jeszcze raz, że no chyba nie, może wcześniej mówiłem, ale nie na sesji, że w wyniku tam podjętych starań i pisma do marszałka województwa będziemy organizować dożynki wojewódzkie. Wojewódzkie, powiatowe i gminne w jednym czasie, 20 sierpień o godzinie w Kamienicy Polskiej w miejscowości Rudnik Wielki. W obecności przedstawicieli marszałka odbyła się wizytacja w terenie, pierwsze spotkanie. No myślę, że my mamy więcej do zaproponowania, trochę jak do tej pory dożynki wojewódzkie, ale na szczęście nie wtrącają się, akceptują to, co... No i też są pieniądze, 100 tysięcy złotych to nie jest mało. Myśmy nigdy na powiatowe dożynki tego nie wydali, no ale jak wojewódzkie, to pewnie będzie bogaciej. Zapraszamy arcybiskupa metropolitę częstochowskiego Wacława Depo do odprawienia mszy świętej polowej. 20 sierpień 11.30 zbiórka, 12 msza polowa i potem no taki przebieg jak prawie do tej pory. Gwiazdą wieczoru będzie znany wszystkim. Ja tego zespołu to tak średnio, Pączki w tłuszczu, ale to pan Karolak, aktor wielu seriali i filmów, jest tam główną gwiazdą. Został zakontraktowany stosunkowo za nieduże pieniądze. Myślałem, że to będzie drożej. Pewnie w stosownym czasie wszyscy Państwo otrzymają zaproszenie. Jedyna rzecz, która nas nurtuje, to te 500 osób, których województwo zawsze zapraszało. No ale z tego co wiem, to jak przyjedzie 50, to jest dobrze, plus nasze 120, 150, bo tak tu zawsze było, czyli 200 osób jakoś tam damy radę uhonorować. No ale wybory, no w tym okręgu wyborczym wszystkich się nie wybiera, także każdy będzie pilnował swoich okręgów. No ale jak przyjedzie więcej, to sobie jakoś poradzimy. A odnośnie programu, to może się coś jeszcze zmienić, więc nie będę tego Państwu czytał. Wiele tam się nie zmieni. Chociaż tam we współpracy z naszymi gminami pewnie zmodyfikujemy regulamin jednego konkursu, tak żeby nie szukać na siłę tam, gdzie się nie da na siłę, a te, które gminy znajdą u siebie przodujących rolników lub tych, którzy w tych konkursach wystartują, to my już na siłę nie będziemy szukać z pozycji powiatu. Niech o tym zdecydują gminy. Wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem jeszcze pozdrowić naszego kolegę Henryka Kasiurę. Ja już dziękowałem mu za tą wieloletnią współpracę, ale on pewnie tam ogląda w internecie. Heniu, pozdrawiamy Cię serdecznie. Jesteś radny, pamiętaj o tym jeszcze. I myślę, że tutaj też te obowiązki radnego będziesz dalej
po uzyskaniu dobrej formy sprawował. Chciałem serdecznie pogratulować wszystkim Państwu, którzy zostali wybrani, patrzę tutaj w kierunku pana doktora zamyślonego, co to będzie, i w kierunku osób powołanych na stanowiska, między innymi tutaj pani naczelnik Mirosławie. I to wszystko chyba. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś uwagi, komunikaty, to proszę bardzo. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Urszula Całosińska. Zapraszam do mównicy. W swoim sprawozdaniu pan starosta poinformował nas, iż poszukują nowych kierunków szkoła średnia, no bo chodzi o pieniądze, jakie idą za uczniem, czyli o subwencję oświatową. Jako że nie podjęliście decyzji, powołuję się na to, co powiedział pan starosta, dałabym pod rozwagę, czy nie należałoby się zastanowić nad leśnictwem, nad takim kierunkiem. Mamy jako nieliczny powiat dwa nadleśnictwa, jedno w Koniecpolu, drugie w Złotym Potoku. Mam trzy nawet, jakie? No to Herba, ale to nie do Częstochowy. No i tym samym mamy kadrę, co jest bardzo ważną sprawą. Ważną sprawą jest też konieczność odbywania praktyk i trzeba je mieć gdzie odbywać. Mamy szkołę wybitną w Koniecpolu, bo wszyscy tam zdają egzaminy i piękny budynek. Mamy w Złotym Potoku też takie możliwości, bo coraz piękniejszy staje się ten budynek. Trzeba by rozważyć, czy mając kadrę w pobliżu, nie dałoby się tego kierunku, który jest tak rzadko otwierany w skali kraju. Bo około 3-4 takich szkół kształcących przyszłych leśników jest tylko w Polsce. Więc byłby napływ przede wszystkim chłopców, no bo tak to się dzieje i bardzo dobrze, no i ewentualnie młodzieży, która by tutaj na tym terenie została. Bardzo nam zależy na tym. I dlatego wnoszę do pana starosty taką, powiedziałabym, prośbę, by się nad tym Wydział Oświaty i Zarząd pochylili. Drugą sprawą, którą chciałabym tutaj dzisiaj podnieść, to jest no, tworzenie pasiek przy szkołach, przede wszystkim średnich, ale mamy w Chorzenicach przeogromny teren, gdzie też by mogło stanąć kilka uli. No, pszczoły są tak potrzebne, żeby te plony wzrosły, żeby były tym samym tańsze, że czas się nad tym pochylić. Rząd, słyszałam to w telewizji osobiście w agrobiznesie, doposaża ule, więc tym samym jest o wiele tańsze zbudowanie takiej pasieki, niż to było kiedyś. Mamy instruktora, który może być instruktorem, bo Tadek Milkiewicz z Olsztyna to były nauczyciel, jest tam zawołanym pszczelarzem i szefem pszczelarstwa na Olsztyn. Mielibyśmy więc człowieka, który jest w tej chwili na emeryturze i mógłby swoją wiedzą się dzielić i dać młodym ludziom szansę na to, żeby mogli zarobić więcej, bo miód nie jest tani. No i nie tylko zarobić, ale wspomóc naszą ojczyznę. Myślę, że pan starosta nad sprawą się pochyli. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tutaj pan starosta był uprzejmy wspomnieć o statuetkach tej naszej uroczystości corocznej. Jakoś nie było okazji jeszcze chyba wszystkim serdecznie pogratulować, panie starosto, organizatorom, przede wszystkim też,
wszystkim, którzy się zaangażowali w to, że kapitule, która wybrała, no i przede wszystkim tym nagrodzonym, nominowanym, tym wszystkim, którzy zostali docenieni w tej wspaniałej, pięknej, naprawdę dużej gali, ja bym to tak nazwał. Także serdeczne dzięki i gratulacje dla wszystkich laureatów, dla wszystkich nominowanych i tych, którzy uzyskali i te właśnie statuetki. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam obrady 45. sesji Rady Powiatu w Częstochowie. Dziękuję.